Cześć, dzisiaj testujemy fajny, mam nadzieję, podkład drogeryjny Soraya Aqua Cover kryje i nawilża aksamitny podkład z kwasem hialuronowym. Mój jest w kolorze 201 jasny beż, czyli najjaśniejszy. Przeczytam Wam szybko, co jest napisane na stronie producenta. Podkład idealnie kryje wszelkie niedoskonałości cery i wyrównuje jej koloryt. Jednocześnie zapewnia doskonałe nawilżenie, poczucie komfortu. Podkład nie powoduje efektu maski. Dostępny jest wraz 2, 3, 4 tylko odcieniach. Opakowanie plastikowe, estetyczne, z pompką i było zaklejone z taką nalepką, więc mam nadzieję, że nikt się nie dobierał, ale nie, raczej nie, dlatego że tutaj też w tej pompce nie widać, żeby jakiś podkład siedział. Ja go wymieszam i zobaczymy, jaka jest konsystencja. A co ciekawe, jeszcze tutaj z tyłu producent zaleca nałożenie na skórze twarzy, szyi i dekoltu nawet. Teraz latem to chyba nie bardzo. Podkład, jak widzicie, jest dość gęsty. Tutaj sobie zrobiłam taką kropkę i ona nigdzie się nie wybiera. Trochę wydaje być się ciemny, jak na najjaśniejsze odcienie, ale zaraz zobaczymy. Nakładać go będę pędzlem Glam Brush T2 syntetycznym. Kryje średnio, na pewno nie powiedziałabym, że to jest jakieś super mocne krycie. Jest w odczuciu, w konsystencji gęsty, natomiast jest taki jakby na bazie wodnej takiej jakiejś. On jest na bazie wodnej. Na razie nie wiem jeszcze, nic nie będę mówić, bo jeszcze nie wiem, czy mi się podoba, czy nie. Jak widzicie, na wykończenie jest bardzo błyszczący, nie zakrył mi tutaj jakichś takich drobnych niedoskonałości. Ani tu przy nosie też nie. Kolor w zasadzie jest ok, mimo tego, że może nie jest najjaśniejszy na świecie, to też nie jest najciemniejszy. Wygląda dość naturalnie, chociaż trochę w stronę pomarańczowego i oczywiście lekko musi ciemnieć. Dołożę drugą warstwę w te miejsca, gdzie wydaje mi się, że przydałoby mi się jakieś mocniejsze krycie, bo gdzie go rozcierałam, tak jak na czole, zamiast wklepywania, to on mi tutaj właściwie wszystko zostawił odkryte. No, krycie jest średnie bardzo. Powiem Wam, że to, co jest takie trochę zaskakujące w tym podkładzie, to to, że on jakby minimalnie lekko zastyga, ale też widzicie, że przez to bardzo mokre wykończenie on w bardzo nieatrakcyjny sposób podkreśla mi fakturę skóry. Ja mam skórę suchą, ja kompletnie nie mam czegoś takiego jak rozszerzone pory, a w tym momencie mam. To nie jest fajne. Oczywiście wykończę makijaż, na pewno ten podkład nie powinien się nazywać cover, bo cover, no jak ktoś już sugeruje sam, że będzie bardzo krył, to wypadałoby, żeby bardzo krył, a on kryje bardzo przeciętnie, słabą. Na pewno mniej niż AA Filler, niż wszystkie te Astory, Rimmele i tak dalej, które mają takie średnie, bardzo dobre krycie, takie wiecie, to jest dla mnie taki wyznacznik średniego krycia, ten na pewno tak nie kryje. Tak, jest godzina 12:03, ja wskakuję w inne filmy i wrócę do Was, żeby Wam powiedzieć, jak ten podkład się utrzymuje i jak się na nim makijaż rozprowadzał. Słuchajcie, skończyłam nagrywanie kilku filmów i powiem Wam, że nie podobał mi się podkład, dlatego że był bardzo mokry i nic ładnego się z nim nie działo później po aplikacji. Faktycznie jak go później porządnie przepudrowałam tym pudrem, to jest z tej mat firmy Rimmel, to on zaczął jako tako wyglądać i widzicie, że w tej chwili wygląda ładnie, ale już zaczynam się lekko tutaj świecić, zaczyna się robić taki nieprzyjemnie mokry i to nie ma związku z nawilżaniem, po prostu wydaje mi się być nietrwały. Jak będzie później, to się okaże. Na razie tak sobie. Nie jest to najlepszy drogeryjny produkt i uważam, że ma dużo konkurencji na półkach, chociażby w Rossmanie. Tak, ale to na razie na tyle. Zobaczymy się wieczorem. Hej, jestem podsumować to, co się stało z podkładem marki Soraya. Godzina jest 22 prawie. Ja już jestem naprawdę zmęczona, co chyba widać. Makijaż mi od oczu odchodzi, że mi się odklejają. Podkład wytrzymał 10 godzin. Ja się nie spodziewałam, że on tak długo wytrzyma. Absolutnie. Prawie się nie star nawet koło nosa. Odrobinę może tu. Prawie się nie star, prawie się nie świeci. Mam bardzo mieszane uczucia. Nie podobała mi się aplikacja. Wydaje mi się, że dużą zaletę ma tutaj puder z tej Material, który go bardzo dobrze utrwalił. Dzięki temu on wygląda jako tako. Mimo upału nie zjechał. Nie ściemniał później jakoś dodatkowo. Powiem tak, nie kupię go na pewno ponownie i nie jest to dla mnie faworyt wśród podkładów drogeryjnych, ale no muszę stwierdzić, że wygląda makijaż dobrze. Utrzymały mi się policzki, więc jestem w stanie zrozumieć, że będzie miał fanki. Nie podkreślił mi też specjalnie jakoś mocno jakichś zmarszczek mimicznych i tak dalej.
Troszkę może tak, ale na pewno nie jakoś bardzo. I też nie czuję kompletnie makijażu na twarzy, co jest dużym plusem i pewnie zaletą tego, że jest nawilżający. Być może przez ten kwas hialuronowy na dłuższą metę też będzie jakoś dobroczynnie wpływał na skórę, no ale tego w tej chwili nie wiem. Taka jest moja trochę mieszana opinia na dziś. Dajcie znać, czy Wy już miałyście z tym podkładem do czynienia i to wszystko. I do następnego razu. Buziaki, pa!